Start oceniam bardzo dobrze, ten skok był trochę średni akurat, ale to wynika z tego, że po prostu nie jestem wyświeżony na te zawody. Samo pływanie grzbietem było wyśmienite. Jeżeli chodzi o sam wynik, sam medal, no jestem bardzo zadowolony. Nie skaczę jakoś pod sufit z uwagi na to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. U mnie się zaczął robić ten nauk taki, że potrzebuję coraz więcej i coraz więcej. Więc też jak dopłynąłem do tej ściany, tam nie wiem, czy była kamera na mnie, ale nie było jakichś wielkich emocji, nie wchodziłem na linę, jak nie wiem, na Mistrzostwach Europy Juniorów, czy nie wiem, na Mistrzostwach Świata Juniorów. Więc jak to mówi Kobe Bryant, jobs not finished. No i walczymy dalej o może jeszcze lepsze kolory tych medali. W Rzymie nie było półfinałów nawet, bo Tomek Polewka i Kacper mnie wyprzedzili rano. Ale tam też było troszkę inaczej. Też byłem w treningu, zresztą tak jak teraz, ale tam no, ta głowa jeszcze była taka nie do końca na takim poziomie, jak jest teraz. Zjadły mnie emocje, że płynąłem pierwszy raz w życiu na takich zawodach na czwórce, że byłem rozstawiony, pamiętam, w ogóle się nie mogłem skupić. No ale można powiedzieć, że się odkułem, mam ten swój pierwszy medal. Pierwszy, ale nie ostatni. No i co? Jutro setka grzbietem i walczymy. No więc teraz po powrocie wydaje mi się, że trener może mi pozwoli pojechać do domu na parę dni do Tarnowca, ale to zobaczymy, to się pewnie skończy na jakichś dwóch dniach. Jeżeli chodzi o same treningi, no to ja jadę na obóz do Poznania. No i tam ciężko trenujemy, pewnie tak jak trenowaliśmy teraz, bo widać, że są efekty, bo jednak teraz w treningu pływam praktycznie tyle samo, co w Doha. Więc no naprawdę ta robota oddaje i trzeba ją kontynuować. I co, z Poznania potem jedziemy chyba na tydzień do Warszawy, na obóz, no ale wiadomo, że będę w domu. No i potem lecimy już na igrzyska, więc dobrze znając życie, zanim się obejrzę, to już będę w Paryżu. No i się nie mogę doczekać.